W czerwcu 1993 roku Jan Paweł II pisze list do amerykańskich biskupów w sprawie pedofilii w kościele. Ten fakt sam w sobie jest znaczący, bo podważa popularną tezę, że papież nie wiedział o kościelnym procederze pedofilskim. Dowodów na to, że wiedział, jest więcej. Pokazałem je w pierwszej części mojego cyklu Jan Paweł II i pedofilia. Ale list do biskupów jest o tyle ważny, że o wiedzy papieża dowiadujemy się bezpośrednio od niego. Podczas wizyt ad Limina wielokrotnie rozmowy szły w kierunku, jak bardzo te grzechy duchownych wstrząsnęły wrażliwością moralną wielu i stały się okazją do grzechu dla innych. Wizyty ad Limina są to okresowe wizyty, jakie składają biskupi w stolicy Apostolskiej. Natomiast eufemizm grzechy duchownych oznacza w kontekście tego listu przestępstwa pedofilskie księży katolickich. A więc papież rozmawiał o tych przestępstwach z biskupami i to wiele razy, choć z jego słów nie wynika, by skupiał się na ofiarach. W swoim liście Karol Wojtyła nie znalazł miejsca, aby zająć się na przykład zadośćuczynieniem dla ofiar księży pedofilów. Natomiast cały długi akapit poświęcił krytyce mediów, które czynią sensację z kościelnej pedofilii. Ale skoro papież ocenił medialny przekaz, to znaczy, że zapoznał się z jego treścią, czyli o procederze pedofilskim w kościele, wiedział również z mediów. List papieża można uznać za spory wyczyn retoryczny. Ponieważ trudną sztuką jest napisanie tekstu o wykorzystywaniu seksualnym dzieci w taki sposób, by ani razu nie wspomnieć o pedofilii, molestowaniu, gwałtach, wykorzystywaniu seksualnym. W ogóle nie padają słowa dzieci, dziecko. Słowo ofiary pojawia się dwa razy. Papież dokłada więc starań, by nie nazywać rzeczy po imieniu. Za pomocą eufemizmów i peryfras tworzy zasłonę, która przykrywa drastyczność kościelnych zbrodni pedofilskich. Zasadniczą częścią tej zasłony jest pojęcie zgorszenia, zaczerpnięte z Nowego Testamentu i powtórzone w liście aż 17 razy. Biograf papieża Jonathan Quitney pisze, że w marcu 1993 roku, po jednym z kościelnych skandali seksualnych, nagłośnionym w mediach, Jan Paweł II spostrzegł zaraz, że rozgłos bardziej szkodzi niż przestępstwo. W liście do amerykańskich biskupów, napisanym trzy miesiące później, papież jest głęboko poruszony zgorszeniem wywoływanym przez, jak to określa, grzechy duchownych. Martwi go także okoliczność, że te grzechy mogą zostać wykorzystane do wzbudzania sensacji. Jedyna krzywda ofiar, o której wspomina papież, jest taka, że zostają one zgorszone przez sprawców. Być może część negatywnych emocji przeżywanych przez ofiary dałoby się określić jako zgorszenie, ale z tego, co mówią specjaliści, nie wynika, by można było je uznać za istotę doznawanej krzywdy. Seksuologia i psychologia posługują się pojęciem przemocy seksualnej, której długotrwałe skutki to zaburzenia emocjonalne i zaburzenia obrazu własnej osoby, zaburzenia somatyczne i dysocjacyjne, zaburzenia samooceny, zaburzenia interpersonalne, zaburzenia seksualne oraz zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym. Tak więc papież, sięgając po religijne pojęcie zgorszenia sprzed dwóch tysięcy lat, stawia nietrafną diagnozę. Nie ułatwia ona rozwiązania problemu kościelnej pedofilii. Jest też przykładem ogólniejszej prawidłowości, polegającej na tym, że wiara religijna prowadzi do błędów poznawczych. W swoim liście Jan Paweł II zaleca biskupom, aby reagowali na pedofilię wszelkimi dostępnymi środkami. Pierwszym i najważniejszym jest modlitwa, żarliwa, pokorna, ufna modlitwa. Zakładam, że biskupi, jako ludzie pobożni, stosowali ten środek. Zapewne modlił się też Karol Wojtyła, skoro to rekomendował. Z perspektywy czasu widzimy jednak, że modlitwy uznawane przez papieża za najważniejsze okazały się nieskuteczne. Dzieci wciąż były wykorzystywane seksualnie w kościele, a sprawców chroniono. Papież mylił się więc nie tylko co do diagnozy problemu, ale również co do sposobu skutecznej reakcji na ten problem. Wiadomo też, że środek uznawany za podstawowy w świecie pozakościelnym, czyli powiadamianie organów ścigania, nie był wówczas stosowany przez biskupów, a papież im tego nie zalecał. Wolał, by pedofilią księży zajmowano się wewnątrz Kościoła. Mówił o karach kanonicznych dla duchownych, ale nie o ich odpowiedzialności przed prawem świeckim. To kolejny papieski błąd. Wgląd w sposób myślenia Karola Wojtyły pozwala nam lepiej zrozumieć, dlaczego w jego kościele rozwijał się proceder pedofilski. Ale zrozumienie mechanizmu zła nie oznacza jego usprawiedliwienia. Jan Paweł II, jako głowa kościoła katolickiego, ponosi odpowiedzialność za popełnione błędy.